Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na drugim koncercie podsumowującym pierwszy semestr pracy artystycznej grup dziecięcych i młodzieżowych Zespołu Pieśni i Tańca Lublin imienia Wandy Kaniorowej. Proszę Państwa, dziś o godzinie 14 pożegnaliśmy nestora folkloru, twórcę, założyciela, dyrektora wieloletniego i choreografa Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, aktywnego członka polskiej sekcji SIOF, współtwórcę lubelskich spotkań folklorystycznych, pana Stanisława Leszczyńskiego, który w listopadzie obchodził 70-lecie pracy artystycznej i 90-lecie urodzin. Pozwólcie Państwo, że uczcimy jego pamięć chwilą ciszy. Dziękuję bardzo. Zespół Pieśni i Tańca Lublin to ponad 600 młodych artystów, którzy pracują w 19 grupach tanecznych i dwóch kapelach. Wczoraj prezentowało się 6 grup, dzisiaj zobaczycie Państwo 8, kolejne 5, dwie reprezentacje oraz 3 najmłodsze grupy nie biorą udziału w koncertach półrocznych. Proszę Państwa, nie ma takiej sali widowiskowej w Lublinie, która mogłaby zarówno pomieścić tych wszystkich artystów, jak i rodziny, przyjaciół, publiczność, która chce nas oglądać. Dlatego bardzo przepraszam za wszelkie kłopoty związane z zakupem biletów. Sala jest wypełniona. Postaramy się w przyszłym roku może przedłużyć te koncerty o jeszcze jeden dodatkowy dzień, żeby można było w większym gronie zobaczyć naszych małych artystów. W dzisiejszym koncercie zobaczycie Państwo 8 grup. 4 prowadzone przez panią Dorotę Kanior, 2 grupy prowadzone przez panią Iwonę Sielewicz i 2 przez pana Ernesta Szymańskiego. Dwie najstarsze grupy już w tym roku artystycznym odniosły wielkie sukcesy. Najstarsza grupa Lubelacy w październiku zdobyła pierwszą nagrodę na 6. Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym Okujawski Wianek we Włocławku za prezentację suity tańców podlaskich. Kolejna grupa Lubelacy 1, która wróciła tydzień temu z Sycylii, przywiozła Grand Prix imienia Claudio Crescenzo na festiwalu I Bambini del Mondo w Agrigento, Sycylia. Wielkie brawa dla naszych małych artystów. Pozostałe grupy szlifują jeszcze swoje programy i takie prezentacje jak dzisiaj to nie tylko dla nich sprawdzian umiejętności tanecznych, wokalnych, muzycznych, ale także szybkiego przebierania się i dyscypliny za kulisami. Życzę wszystkim młodym artystom udanych prezentacji, a Państwu wspaniałych wrażeń, satysfakcji z dzieci i zapraszam serdecznie na koncert, a wstawaj, że jabłudeczko.